Z raportu Bikinfo Monitor wynika, że blisko 2,5 miliona osób w Polsce nie płaci terminowo zobowiązań kredytowych, pożyczkowych, jak i swoich rachunków. Co drugi ankietowany twierdzi, że nie bada swojej sytuacji przed zaciągnięciem zobowiązania. Tym samym nie wie, czy będzie go stać na spłatę tych zobowiązań po ich zaciągnięciu. Kobiety pożyczają więcej, natomiast większość kobiet pożycza na pokrycie rachunków bieżących, podczas gdy mężczyźni pożyczają w większym stopniu na pokrycie kosztów związanych z zakupem auta czy wyjazdów wakacyjnych. Pożyczamy pieniądze na cele konsumpcyjne, na remont, na naprawę samochodu, na inne potrzeby bieżące. Co ciekawe, przedział wiekowy między 18 a 34 rokiem życia posiada największe zadłużenie i sięga ono prawie 10 miliardów złotych. 8 na 100 Polaków nie radzi sobie terminowo ze spłatą swoich zobowiązań. Średnia wartość pożyczki krótkoterminowej, czyli tzw. chwilówki, to około 2,5 tysiąca złotych, natomiast pożyczki ratalnej to około 4 tysięcy złotych. Ważną misją firm fintechowych jest kształcenie, edukowanie młodych ludzi, tak żeby świadomie zaciągali swoje zobowiązania i następnie nie mieli problemów z ich spłatą. Żeby nie mieć problemu ze spłatą swoich długów, należy przed ich zaciągnięciem oszacować, ile raty jesteśmy w stanie płacić i nie przekraczać swoich budżetów domowych.